Witamy w studio 19 FM. To już trzeci reportaż z Salwatoriańskiego Forum Młodych. Mamy poniedziałek, gdzieś ruszyły warsztaty. Wszyscy ostatecznie dowiedzieli się, w jakich są grupach warsztatowych i rozeszli się do swoich pracowni. Ja osobiście biorę udział w warsztatach samoobrony, a Kuba bierze udział w warsztatach bambiniarskich. Tak, poza tym mamy jeszcze warsztaty fotograficzne. Warsztaty pierwszej pomocy. Mamy dwa warsztaty taneczne. Jeden z nich to taniec nazywany jump style, drugi to taniec bodajże hip-hopowy. Prowadzi go grupa Loose Control. Poza tym mamy jeszcze dekupaż, czy warsztat kulinarny prowadzony przez siostrę Anielę, która gotuje naszym księżom bagnie. No i na końcu najliczniejszy warsztat, czyli gospel. Gościem specjalnym w punkcie dnia Poznaj Zawodnika był ojciec Ryszard Sierański, który należy do zakonu Oblat. Tak, na co dzień zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi od narkotyków. I podczas konferencji razem z panem Krzysztofem dawali świadectwo o swojej wierze i o swojej pracy. Pan Krzysztof współpracuje z ojcem Ryszardem. Następnie spotkaliśmy się z nimi podczas mszy świętej, która była prowadzona przez ojca Ryszarda. Msza święta była dość niezwykła. Bardzo wiele osób wzruszyło się, płakali. Ksiądz Ryszard ma naprawdę wielki dar. Potrafi pobudzać serca ludzi, za co serdecznie mu dziękujemy. Dziękujemy. Na koniec naszego reportażu zapraszamy Państwa na część specjalną. To jest relacja z obiadu. Zapraszamy naszego korespondenta z Węgier, księdza Stanisława. Proszę księdza, co dzisiaj było na obiad? To moi dobro, kampus tolewesz, kubania wobór, mindaki i ulokot, no i ofina wobór. Jak księdzu smakowało? No i ofina wobór, to chodzi mądrą. Iż my było tam Eli i Wewe. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejną relację już jutro.